wszystkim, Cajbanku, i witam Was w kolejnym odcinku naszego Let's Playa z gry Syberia. Tak jak pamiętacie, udaliśmy się w podróż i jesteśmy w tej chwili w Barkstadt. Tak właśnie sobie dostajemy do uniwersytetu. Napisaliście mi, że popełniłam pewien bardzo istotny błąd, to znaczy tak teraz minimalnie ruszam obrazem, żeby go poprawić, że popełniłam błąd, że powinnam porozmawiać tutaj z każdym o wszystkim, że jeśli tego nie zrobię, to mogę po prostu nie ruszyć dalej i rzeczywiście nie porozmawiałam z profesorem o Hansie i to jest podobno błąd z mojej strony. W związku z tym już biegnę go naprawić, już lecę rozmawiać z Hansem. Z Hansem, z profesorem na temat Hansa, tak? Już lecę rozmawiać z profesorem na temat Hansa. Udało mi się też naprawić dzięki Michałowi błąd z Syberią, bo tak jak wam pisałam, nagrywał mi się czarny ekran bez dźwięku i nie byłam w stanie sobie poradzić z grą. No w tej chwili Michał już zrobił taki program, że gra otwiera się w okienku, więc jestem w stanie ją przechwycić niezależnie od ekranów. Profesorze, proszę wybaczyć, że znów. A teraz już szybko zagadujemy profesora Hansa. Co chciałaby pani wiedzieć? Żeby tak szczerze mówiąc, poszukuję Hansa Wollerberga. Jest on jedynym spadkobiercą niezwykłej fabryki. Mojej firmie powierzono negocjacje w sprawie przejęcia tego zakładu. Według ostatnich informacji żyje on na Syberii, więc gdy tylko mój pociąg będzie znów gotów, zamierzam kontynuować moją podróż na wschód. Syberia, a? Syberia! Ale o czym pani mówiła? O co chodzi? O czym? Wspomniała pani nazwisko. Osoby, której pani szuka. Tak, szukam Hansa. Wollerberg? Hans Wollerberg? Czy pan go zna? Hans Wollerberg. No jak mogłem go zapomnieć? Niezwykła wiadomość. Taki pomysłowy. Dzieliliśmy zainteresowania mamutami. No to widać. Ta pasja nas związała. Gdyby nie on, przyznam się, miałbym niewiele wspólnego z tak dziwnie opóźnioną osobą jak Hans. W tym czasie obaj byliśmy studentami. Swego rodzaju. Powiedzmy, że Hans miał specjalne pozwolenie na udział w wykładach z paleontologii. Nie spełniał wymaganych warunków, by studiować. W zamian za to Hans wykonał kilka niezwykłych prac dla uniwersytetu. No, widziałam, że obraz pańskiego Hansa Wollerberga osobliwie odpowiada temu, którego szukam. A nie jestem pewien, moja droga. Hans żył ponad kwestiami pieniędzy czy interesów. Wyobrażenie sobie jego prowadzącego fabrykę. Porzućmy tę myśl. Mógłby mi pan powiedzieć o nim coś więcej? A zawsze był dla mnie zagadką. Nigdy nie mógł wiele. Nie prowadził fabryki, ją odziedziczył. Słuchaj mnie, dziadzie jeden. Wyrażał siebie za pomocą swych niesamowitych urządzeń. Jego wynalazki, muszę przyznać, zostały docenione przez uniwersytet. Kilka razy udało się nam naprawdę porozmawiać. Kilka razy udało się tam porozmawiać. Wow, to byście dopiero przyjdzieł mi. Lalce, która stała się jego obsesją. Lalce? Powiedział pan lalce? Tak. Ciągle o niej mówił. Pewnego dnia ją opisał. To rodzaj zabaw. Miniaturowy mamut dosiadany przez kornaka. Zdaje się, że znalazł ją w jaskini nieopodal swego domu. Zdarzenie wydaje się bardzo dramatyczne. Jego opowieść była nieco pogmatwana, jednak wzbudziła moje wielkie zainteresowanie. To chodzi o tego mamuta, co go znalazłam w jaskini? Według mojej wiedzy istniało tylko jedno plemię tworzące figury przedstawiające kornaków. Byli to Jukolowie. Żyją w najodleglejszym obszarze Syberii. Dla nich lalka stanowi obiekt kultu, ilustrujący jedną z ich głównych legend. Jak taka figurka odbyła podróż z syberyjskiej północy do jaskini w Alpach Francuskich, pozostaje dla mnie tajemnicą. Nawet dziś nie jestem w stanie tego pojąć. Czy rozważał pan możliwość, że Hans wymyślił tę historię? Sam pan przecież przyznał, że sprawność jego umysłu została naruszona. Nie naruszona. No, on był po prostu Hans nie wymyśliłby czegoś podobnego. Lalka jest częścią syberyjskiej legendy. Opisał mi ją szczegółowo. Syberia jest tematem, na którego punkcie paleontolodzy całego świata są bardzo wyczuleni. Okej, czyli... A może coś jeszcze sobie... No nie. No dobra, czyli z tego wynika, zostawię że on jest zainteresowany bardzo tą zabawką mamuta. Ach, a ja w sumie tą zabawkę mamuta mam. Więc na dobrą sprawę
Mogłabym przyjechać ją pokazać, może by zmienił zdanie. Bo teraz mówi, że nie, ja to w ogóle gdzie on, jakieś pieniądze. A to ten kretyn. O, dzisiaj jak on mnie poirytował wtedy, to sobie nie wyobrażacie. Dobrze, a jeszcze zanim pójdę po... Albo dobra, nie, pójdę po zabawkę, może wszystko po kolei, co? Bo to jest tak, jak się chce, bo jeszcze tutaj mogę iść, ale to może za chwilę. Albo... Nie, dobra, wrócę, jak będę wracała z zabawką, to tu pójdę. Tak to jest, jak chce się zrobić milion rzeczy na raz. Ten typek mnie wkurza strasznie, strasznie, strasznie. To jest tak bardzo chętny do pomocy, jak nie wiem co. No, wchodzimy. Olewamy go, bo jest niemiłe. I idziemy do pociągu. Hej ho, hej ho. Do pociągu by się szło. Wchodzimy do pociągu. Kroczek po kroczku. I właśnie, ponieważ teraz już mi nie będzie urywało filmiku ze względu na cutscenki, to jestem również w stanie pokazać wam te... To jest historia Hansa i Anny, ta, którą czytałam również w pamiętniku. I chciałabym ją wam pokazać. Bo wtedy niestety mi się to nie udało. Także teraz na chwilkę się zamknę, tak, znaczy nie będę się odzywać, bo to jest piękne. Och. O nie! Anno, patrz! Patrz! Widziałam już takie malunki w książce. Wyglądają jak... Anna, przysięgałaś, to jest nasza tajemnica. Spójrz, tu jest coś na górze. Han, przestań! To jakby zabawka. Rany muszę ją mieć, poświeć mi tu. Ale Hans, tam jest za wysoko. Hans, uważaj. Oj. Hans, uważaj. Przez wiele tygodni brat leżał w śpiączce zawieszony pomiędzy życiem a śmiercią. Kiedy pewnego ranka otworzył oczy, poczułam, że nie będzie już taki jak dawniej. Nigdy już nie powróciliśmy do jaskini. A ja po dziś dzień nie zdradziłam naszego sekretu. No, więc tak wygląda cylinder muzyczny, nie muzyczny, który prezentuje historię Hansa i Anny. Uważam, że jest to coś pięknego i bardzo mi było szkoda, że nie mogłam wam tego wtedy pokazać, bo zacinało mi nagranie. Teraz już jestem w stanie to zrobić, także mam nadzieję, że wam się podobało. Bierzemy mamuta i ruszamy dalej, bo musimy go pokazać profesorowi. I po drodze musimy odwiedzić jeszcze jednych szaleńców. Ale to wszystko po kolei. Wracamy. Tak naprawdę nie wiem, czy nie łatwiej było wyjść na tamtą stronę, bo tak naprawdę ja idę tutaj, żeby przejść mostem na drugą stronę, co nie ma sensu. A nie, dobrze, bo to jest na tą stronę. Nie, to w porządku. Widzicie, już bym się pogubiła. Ja się strasznie gubię na tej stacji, ona jest dla mnie, ona mnie strasznie dezorientuje. Także jesteśmy w Bergstadt. I teraz tak. Zanim pójdziemy z tą laleczką mamuta, to tak jak powiedziałam, mamy do odwiedzenia jeszcze jedno miejsce, którego ja wcześniej nie zauważyłam, a mianowicie tutaj. To też jest wasza podpowiedź, także no dzięki, bo ja sama tego nie znalazłam. Ale tu też mamy drogę,
którą możemy się udać w jeszcze jedno miejsce. A mianowicie do tych ludzi. Dzień dobry! Hej tam na łodzi. O Boże. Mój mąż mówi, witam młodą damę. Iu, to jest Niemiec i Ruśka, albo taka ta Ukrainka w pracy. Jesteście z Barkstadt? Nie. To tak jak ja. Ptaki właśnie przelatują. Utknęłam tu z powodu mojego pociągu. Kleine Puskereisen. Kleine Puskereisen. Co on powiedział? Pociąg kaput. Pociąg kaput. No kaput, no. Kobieto, to może byś ty mi pomogła, no. Problem z pociągiem. Jest jakby zepsuty. Muszę go koniecznie zabrać ze stacji. Czy moglibyście podholować kowarką pod mnie? No pomóż ty mi wodą swoją. Śluza zamknięta? Jakoś śluza zamknięta. A gdyby śluza była otwarta, to podholowalibyście wtedy mój pociąg? Jakie money? Tak, to możliwe. Mój mąż mówi. My pomożemy, ty dasz nam pieniądze. Jakie wnioski? Tak? Ile chcecie? Cinquanta. On chce $150. $150? Nie mam aż tyle. Fajnie. Nie ma pieniążków. Nie ma pieniążków. Zapłacę wam 75. Nie, $125. Nie. Wykluczone. $100 i ani centa więcej. Zgoda. Masz barkę. Będę mieć barkę. Wspaniale. Teraz się nie ruszajcie. Wrócę z pieniędzmi tak szybko, jak to możliwe. Dobrze. W międzyczasie... Powiedz ty mi... Mam nadzieję, że mój pociąg nie jest za duży dla waszej barki. Mój mąż mówi. Dobra, mocny silnik. Dobra barka. Nie jesteśmy zbyt daleko od maszyny nakręcającej? To głupie, prawda? Taki wysiłek, by przejechać kilka metrów. Pociąg na barkę? Nie, to niemożliwe. Wiedzę? To bardzo niegrzeczne właśnie z waszej strony wykorzystywać moją sytuację. Powinniście mi pomóc. Moglibyśmy czynić coś bezinteresownie dla siebie nawzajem, tak z solidarności. Favor, favor, alors speak not full. Mani, ja nie ból. Słucham? Mój mąż mówi, potrzeba pieniążków na życie. $100 to nie wiele. A skąd ty możesz wiedzieć to, że mam pasek Louis Vuitton? A skąd ty wiesz? No? Taka panienka jak ja? No, you talking to me? Foch. Zostawię was, nie będę wam już więcej przeszkadzać. Wredni ludzie. Do świdania. Abym coś powiedziała brzydkiego, ale nagrywam. Wredne pały. Nie lubię takich ludzi. Jezu, strasznie nie lubię takich ludzi. Pieniądze. Albo życie. Nie pomożemy ci bezinteresownie, bo chcemy pieniądze. Dobra, to teraz mamy no dwie sprawy. Po pierwsze, nie mamy tych pieniędzy, ja wam tutaj ułatwię, tak? Bo ponieważ tak jak wspomniałam na początku, nagrywało mi się z czarnym obrazem, był tutaj problem z nagraniem Syberii, to ja już ten fragment tutaj przechodziłam, więc już wiem, co mam zrobić. Więc po pierwsze muszę zdobyć pieniądze. Bo ja ich nie mam, tak? To jest na zasadzie licytuję się, że spoko, dam wam $100 w ogóle tego, a nie mam ani dolara przy sobie. To jest w ogóle genialne, bo jak prawniczka może nie mieć przy sobie kasy? Bardzo, bardzo, bardzo słabe. Ale nie mam pieniędzy. A po drugie, leczka mamuta, więc idziemy sobie do profesora. Ono tutaj. Bierzemy lalkę. Masz pan. Patrz pan, jakie piękne. I powiedz mi teraz, że Hans to nie Hans, no. No. Przepraszam, profesorze. Profesorze, proszę wybaczyć, że znów pana niepokoję. No. Profesorze, mam tu dla pana coś, co z pewnością pana zainteresuje. Proszę spojrzeć. A co my tu mamy? Figurkę mamuta. Ależ to lalka Hansa, nieprawdaż? Tak, 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 tak. Z pewnością. O mój Boże. Trzymam ją w dłoni, więc... Ona istnieje, naprawdę istnieje. Jak się pani udało? Weszłam ze skiny. Wybaczyć. Jestem do głębi poruszony. Jak pan widzi, pana Hans i mój spadkobierca Wollarbergów to ta sama osoba. A to niesamowite. Po tych wszystkich latach
No nie wiem, jak pani dziękować, moja droga. $100. Nie traćmy czasu. Śpieszę do laboratorium, muszę to dokładnie zbadać. Czy mogę na chwilę pożyczyć pani skarb? No cóż właściwie. Ale bez obaw. Będę traktował go z należytą troską. Ja to potrzebuję zabrać ze sobą. Jest dla mnie ogromnie ważne, by już dzisiejszego popołudnia poprowadzić wykład na temat tego obiektu. Pani udział jest konieczny. Jeśli jest pani zainteresowana Hansem Vorarlbergiem. Tak pan sądzi. Będę studentką. Oczywiście. Proszę podać mi swój numer telefonu. Zadzwonię przed rozpoczęciem wykładu. Figurkę zwrócę pani po jego zakończeniu. Ma pani moje słowo. No. Ale ej. Ja się jeszcze nie zgodziłam. Come on, co poszedł w ogóle. No właśnie, otworzę nam tu jeszcze jedno pomieszczenie. Do którego właśnie wchodzę i tak bezczelnie drzwi mi się zamknęły na twarzy. Cóż. To pomieszczenie, czyli takie tutejsze laboratorium. Tak to wygląda. Tam jest coś jeszcze do podniesienia, to zaraz to weźmiemy. Razie zabieramy stąd jakieś rzeczy. Przynajmniej to udało mi się zabrać ostatnim razem, tak? To pamiętam, że to tutaj coś było. Teraz jeszcze idziemy tu. Co chciałaby pani? Chciałabym pieniądze. Profesorze, jak to powiedzieć? Widzi pan, gdy wyruszyłam, nie sądziłam, że będę potrzebować pieniędzy, w wyniku czego teraz potrzebuję pieniędzy. To delikatna sprawa, rozumiem, ale czy nie mógłby mi pan pomóc? Moja droga, z przyjemnością, ale rozumie pani sama, że sumy wypłacane mi przez uniwersytet wystarczają zaledwie na moje skromne wydatki. Proszę wybaczyć, nie chciałam pana urazić. No ale... Biorąc wzgląd na przypadek Hansa, możemy stwierdzić, że uniwersytet zawsze wynagradza ludzi świadczących dla niego usługi. To jednak pozostaje w jurysdykcji naszych drogich rektorów. No właśnie. Czyli już wiemy, że pieniądze mam mogą nadzieję, dostać od że rektorów. Za bardzo nie przeszkodziłam. Słucham! Ach, skąd? Skądże, dobrze. Więc tutaj chyba nic nie mogę wziąć, czy mogę? Tutaj już chyba nic więcej wziąć nie mogę. Także co ja w ogóle dostałam? Dostałam... proszek z Yanga Cola i szczypce laboratoryjne. Coś było Yanga Cola na temat tych plów czy całych, ale niestety nie pamiętam za bardzo już teraz. Także jeśli ktoś będzie pamiętał, to jak najbardziej tutaj proszę o pomoc. Natomiast ja tymczasem próbuję się dostać do rektorów, bo podobno to oni mogą mi dać pieniądze. Także stuk, puk, dzień dobry bardzo. Halo? Panowie, wybaczcie, że znowu was niepokoję, ale mamy mały problem. Mały problem? Mały problem? Każdy tu ma teraz mały problem. Ale ja mam problem z pociągiem. Każdy sam się nimi zajmuje i nikt nie powstrzymuje globu od jego ruchu wirowego. Super. Ani pociągów z opuszczania. No właśnie, na ten temat chcę z wami porozmawiać. Pewni żeglarze zgodzili się odholować pociąg, ale nie mam pieniędzy, by im za to zapłacić. Zastanawiałam się, czy nie moglibyście mnie jakoś wspomóc na chwilę. Mogłabym zapracować na te pieniądze. Proszę poczekać, panienko. Musimy zająć się analizą zagadnienia. To prawda. Musimy zająć się tym zagadnieniem sami. Należy podjąć kolegialną decyzję. Mam nadzieję, że nie zniechęcamy tym panienki. No nie, oddaję się, chłopaki. Nie no, to no. Dlaczego? Tak. Jeśli pozbędziemy się pociągu. Tak. Daj słowo, że to... Ja sam chętnie pojadę. Co macie na myśli, panowie? Zapewne po swoim przyjeździe zauważyła pani wspaniałą estradę zdobiącą główny plac uniwersytetu. Ja łaziłam tam koło czegoś. Unikalny obiekt rzemiosła mechaniki, który od dawna nie działa. Niestety.
Tam brakowało jajka. Naprawdę nasze wspomnienia pięknych melodii są nadal jak żywe. Jesteśmy gotowi zaproponować pani nagrodę finansową za ponowne jej uruchomienie. Z przyjemnością. Co mam zrobić? Niestety, moja droga, czas i rdza zebrały swoje żniwo na tym uniwersytecie, a naszym automatom brakuje sprężyn. Ha, ha, ha! Więc będziesz musiała być pomysłowa. Super. Prawdę mówiąc, w Barkstadt jest wiele skomplikowanych urządzeń, ale chyba zgubiliśmy instrukcje dotyczące ich działania. Jednak twój pociąg to wyjątkowo pomysłowy wynalazek, więc skomplikowane urządzenia nie powinny być ci obce. Jestem masterowy pociąg. Co więcej, liczymy na twoją pomysłowość, panienko. Mam nadzieję, że okaże się godna waszego zaufania, panowie. Więc, moi drodzy koledzy, kolejna gładko rozstrzygnięta sprawa uniwersytetu. Super. Siedzimy tu zajęci ciągłym gadaniem. Dobra. Już? Dobrze. Bardzo dziękuję. Już nie chcemy rozmawiać. No dobra, czyli to jest tak, to zaczyna się robić taka stara komplikacja. Ja chcę stąd odjechać. Żeby stąd odjechać, muszę nakręcić pociąg. Żeby nakręcić pociąg, mój pociąg musi się znaleźć koło maszyny do odkręcania. Żeby się znalazł koło maszyny do odkręcania, muszą mnie odholować żeglarze. Żeby mnie odholowali żeglarze, muszę im dać pieniądze. Żeby zdobyć im pieniądze, muszę naprawić maszynę. Żeby naprawić maszynę, muszę zdobyć, nie mam zielonego pojęcia co. Ale w międzyczasie, jak oni mówili o pięknej muzyce, przypomniałam sobie o czymś jeszcze, co znalazłam tutaj w laboratorium, jak byłam w nim ostatnim razem. Bo teraz tak poleciałam w sumie na szybko, a tu jeszcze była szafeczka, no właśnie. Tu jeszcze była szafeczka, a w szafeczce był cylinder, którego nie odtworzyłam, więc bardzo chętnie go odtworzę i zobaczę, co tam jest. Może coś mi to podpowie na temat Hansa, jego wynalazków lub tego, co mam zrobić dalej. Niestety mój problem polega na tym, że nie wiem za bardzo, jak naprawić tą scenę na zewnątrz. Znaczy tak, ta scena na zewnątrz ma ewidentnie powiedziane, że... Znaczy powiedziane, tutaj jest ewidentnie miejsce, do którego trzeba wsadzić jajko. Jajko tego ptaka. Tylko, że te ptaki są, kurczę, no... masakryczne, tak? One w ogóle nie reagują na nic, one potrzebują tych całych jagód Savignon czy coś takiego. No na pewno łatwo nie jest, tak? To zdecydowanie. Wbiegamy znowu do Barkstadt. Zastanawiam się, czy on mi może w czymś pomóc. Bo tam jeszcze było coś o tym, że trzeba otworzyć śluzę, że ta barka nie może ruszyć, dopóki nie otworzy się śluzy. Czyli im się zapłaci, a nie powiedzą jeszcze sorry, musisz nam otworzyć śluzę. Chciałbym się go spytać, może on coś mi na ten temat podpowie. Panie zawiadowco, przepraszam, no. Ale... Nie widzi tak, pani... On jest... Co? Nie będę... Witam. Boże, zapomniałam, że musi wczoraj. Przepraszam, ale... On się musi poobrażać na mnie, żebym mogła rozmawiać. Nie widzi pani, że jestem bardzo, ale to bardzo nie. Zajęty? No właśnie. Nie. Co? Jestem doprawdy bardzo zajęty. Bardzo zajęty. Ale dobrze, już dobrze. Poświęcę pani chwilę, moje wow, czas. Czuję się wyróżniona. Słuchaj, bo... Wydaje mi się, że się trochę pogubiłam. Mógłby mi pan pomóc? Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Proszę tylko powiedzieć. Potrzebuję otworzyć śluzę. Proszę mi wybaczyć, że blokuję stację, ale rozkręcił się mechanizm sprężynowy w pociągu. Nakręcana lokomotywa. Nie. Tak. Zawsze ma... Dobra. Witam w Barkstadt. Nie, czyli on na razie mi nie jest w stanie otworzyć śluzę. Czyli trzeba iść po kolei. Dobrze, najpierw otwórzmy ten cylinder muzyczny, bo to wygląda jak typowe dzieło Hansa. Szczęśliwie mamy tutaj tą moją maszynkę, w której mogę je odtwarzać. Zaraz to zrobimy. Jego też nie widziałam, więc dla mnie to też będzie niespodzianka. Nie wiem, czy to jest tylko muzyka, czy to jest również jakaś pozytywka. Cylinder z Barkstadt. Wow. Uwaga. Czy tu jest coś nowego? Okej. Hans, mam smutne wieści. Nasz ojciec nie żyje. Odszedł podczas snu ostatnią niedzielę. Czuję się taka sama. Odkąd wyjechałeś, był zaledwie cieniem człowieka. Musiałam sama dbać o wszystko.
Dom, dokumenty fabryki, pracowników i klientów. Dosłownie o wszystko. Teraz, dzisiaj, doprawdy nie wiem z kim lub z czym się zmagam. Nadeszły ciężkie czasy, a ta koszmarna wojna sieje zniszczenie. Nikogo nie obchodzą już automaty. Pragnę, byś tu powrócił. Gdy już będziesz, zamienię naszą fabrykę w pałac wart twego geniuszu. Proszę, uważaj na siebie. Bardzo cię kocham. Anna. Luty, 42 rok. Okej, od razu schowamy sobie na miejsce. Dobrze, i teraz pytanie, co ja mogę zrobić? Czy ja coś mogę się dowiedzieć na temat przewodnik po grzybach? Nie, to nie tak się robiło, to musiałam wejść tak i zobaczyć księgę Amerzona o tych ptaszkach. Amerzony, jak to było z nimi? Podgatunek Sretetata, czerwona kaka, rozmnażanie, przyszłość zwierzaczka. To jest o tych roślinkach. Leśna winorość Savignon. Dziś nierzadko udaje się znaleźć dziko rosnącą gatunek. Został dziesiątkowany przez straszną epidemię, jednak w Europie można znaleźć jeszcze kultywację. No nie, to nie jest to. A co by było, jakbym chciała przeczytać przewodnik po grzybach? Yanga Cola, to mam. Yanga Cola jest pozbawionym trzonu grzybem o gąbczastej strukturze. Jest członkiem rodziny wieloporowych, rosnących jedynie na pnach pewnych gatunków drzew w mitologii amerykańskiej. Młode okazy Yanga Cola są jadalne, jednak ze względu na swoją twardość, mam zły posmak, nie mają dużej wartości kulinarnej. Tubecze prowadzone są silnie związane z tym gatunkiem grzyba. Wyjaśnienie przyczyn tego zjawiska było obiektem zakrojonym, bo na rezultatem blablabla odkrycie unikalnej substancji występującej w Yanga Cola. Substancja ta znacząco wpływa na zmysł wzrokowy, niespotykanie podnosząc jego sprawność. Amazonscy mieszkańcy odkryli to zjawisko i zaczęli z niego korzystać setki lat temu. Yanga Cola jest suszona, następnie mielona na proszek, spożywana przed rozpoczęciem łowów. Jego efekt jest natychmiastowy, zaś zasięg wzroku myśliwego powiększa się nadzwyczajnie. Łowca może dzięki temu trafić cel ukryty w bujnej roślinności z dużego dystansu. Okej. Okay. Czyli jak zjem proszek z Yanga Cola, to będę widzieć wszystko. Z tego wynika. Mogę być łowcą idealnym. Tylko nie widzę za bardzo, co by mi to miało dać. Na chwilę obecną. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałabym zweryfikować. To pamiętam, że jak wysiadłam z tej stacji na dzień dobry, tutaj gdzieś była taka budka z numerem telefonu, pod który można zadzwonić. I waszą propozycją było, żebym spróbowała zadzwonić tam po prostu z komórki Kate. Tylko gdzie to było? Czekajcie. To nie było tak daleko, prawda? To było gdzieś przy pociągu. Tak pamiętam, że to było gdzieś przy pociągu. Może po prostu po drugiej stronie tego pociągu. Bo jak gdyby nie mam tej pewności, natomiast pamiętam, że to było gdzieś... gdzieś z przodu, to może spróbuję po prostu przejść na drugą stronę. Dajesz, Kate. To jest tak śmieszne, że nazywania przy takich schodkach, naprawdę. Dajesz, Kate Walker. Może to było tutaj. No tu są te ptaki. To gdzie była ta budka? Tam z tyłu. Chyba. Coś widzę. Tam są te wredne ptaszory. Nie tam. No słuchajcie, pamiętam, że przechodziłam koło takiej budki telefonicznej. I tam był jakiś taki numer, pod który można było zadzwonić. I ja go nawet zapisywałam na kartce. W ogóle, wiecie, pełna konsternacja i tak dalej. Może z tej strony. Za pociągiem. Bo to było gdzieś po której stronie pociągu. Ja tutaj wysiadłam, biegałam w kółko właśnie i znalazłam coś, czego no nie do końca ogarniałam, tak? Nie, tu jest tylko plaża z tym facetem. To gdzie to mogło być? Nie, tam nie, tam też nic nie widzę. Ostatnia opcja to jeszcze po tej stronie, ale nie wydaje mi się, żeby coś było po tej stronie, bo tu się wychodzi na uniwersytet. Chyba, że ja gdzieś tam poleciałam.
A, bo tam coś idzie do tych... Kurczę. Nie lubię bardzo tych schodów, tych przejść między peronami, naprawdę, bo się tutaj strasznie gubię. I nawet tego nie ukrywam, po prostu się tutaj gubię. I to nie jest fajne. O, tu jest ta budka. Co my tu mamy dokładnie napisane? W przypadku problemu dzwoń na ten numer. 2766-6742. Znaczy, nie mogę użyć telefonu. Nie jestem w stanie użyć telefonu. I tu ok. W żaden sposób. Hej. Czyli w takim razie. Czyli w takim razie, słuchajcie, nie mogę użyć telefonu Kate Walker. Co ja zrobiłam? W takim razie nie mogę użyć telefonu Kate Walker. Ja myślałam, że tu będę fajna, wiecie, zadzwonię. Wygląda na zepsute. Coś wygląda na zepsute. A ta maszynka. A tu? Co my tu mamy? Tu brakuje kluczyka. Ja mam szczypce. Mogę użyć szczypiec. Nie? Jak nie? No dobra, czyli w takim razie nie mogę niestety zrobić tak, jak myślałam, bo chciałabym po prostu zadzwonić. No ale jak się nie da, to się nie da. To nie jest takie proste, tak? Noszę ze sobą komórkę, ale użycie jej to już jest too complicated. No dobra, słuchajcie, to powiem tak, szczerze to jest ten etap, kiedy jestem troszkę zagubiona. Nie bardzo wiem, jaki powinien być mój kolejny krok, bo odblokowanie tamtej maszynki jest dla mnie, no nie powiem, że niewykonalne, ale no tak trochę niewykonalne ze względu na fakt, że żeby otworzyć tą estradę na uniwersytecie, potrzeba mi jajka ptaka i nie mam żadnego pojęcia, jak te jajka ptaka mam zdobyć, bo te, z tego co pamiętam, to te paskudy, które tutaj gdzieś biegają po peronie, nie reagują na te grzybki, które spruszkowane, które ja mam. Więc szczerze powiedziawszy, jestem w kropce, tak? Jestem tak totalnie w kropce i mogę sobie tak naprawdę biegać tutaj, się zastanawiać, co jest gdzie i czego mogłabym jeszcze użyć, no ale koniec końców, tak, efekt jest taki, a nie inny, że po prostu nie wiem, jak sobie tutaj poradzić. Także będę bardzo wdzięczna za jakąś podpowiedź, jak sobie tutaj poradzić. Oczywiście nie piszcie mi za dużo, tak? Bo mi nie chodzi absolutnie o to, żeby mi zespoilerować całą fabułę. Widzicie, nie mogę im dać tych jagód. Jak tu podejdę, to ptaki będą na mnie krzyczeć. I po prostu nie wiem, co z tymi paskudami zrobić. Także powiedzcie mi po prostu, jak się ruszyć. I dalej powinno być już chyba troszeczkę lepiej. Także dzięki Wam za oglądanie tego odcinka Syberii. Mam nadzieję, że się tutaj nie zanudziliście, że troszeczkę uzupełniliśmy braki w cutscenkach. I już powinno być w porządku. Także dziękuję jeszcze raz za oglądanie i trzymajcie się. Pa, pa!